Księży Mateuszu, witam cię bardzo serdecznie. Witam cię, księży Piotrze. Kończą nam się sakramenty. A jeszcze przed nami jeden sakrament i jedna niespodzianka, która być może za kilkadziesiąt lat też urośnie do rangi sakramentu. Teraz to mnie zaskoczyłeś. Ale o tym porozmawiamy sobie w następnym odcinku. I to A dzisiaj będzie... też będą niespodzianki, ale dotyczące sakramentu małżeństwa. Dobrze. Katechizm to tak. Ogólnikowo to małżeństwo potraktował. W ja ten... się nie znam, ja się nie wypowiadam. <grym> ja sobie tak próbowałem stworzyć taką mapę tego katechizmu, znaczy, sakramentu małżeństwa w katechizmie, i wyszły mi takie cztery tematy. Najpierw to jest Bóg, jak Bóg widzi małżeństwo, to tak. jest takie pierwsze moje. Potem, co grzech zrobił z małżeństwem. I to dalej jest w tej Bożej wizji. Tak. Potem, sakrament. A natura, czyli sakramentalne małżeństwo, a małżeństwo naturalne. To bardzo ciekawe. I w końcu liturgia małżeństwa w misji Kościoła. Takie mi wyszły cztery tematy. Kiedy czytałem katechizm, to wybiło mi się tam, że on dość sporo miejsca poświęca na temat zgody małżeńskiej. To mam takie hasełka potem właśnie: trzy. Dobrze. Zgoda małżeńska, wolność i węzeł małżeński. No to. Zanim zaczniemy, to ja bym cię chciał zapytać, skoro mówimy o tej wizji małżeństwa według Pana Boga, no to ja nie wiem, czy Pan Bóg miał taką wizję małżeństwa, jak teraz mamy w Kościele. Przecież Adam i Ewa ślubu nie mieli. A to są ci wzorcowi małżonkowie. A skąd wiesz, że nie mieli? Pamiętam takie wydarzenie. Duszpasterzowałem w Andrychowie. Przyjechał misjonarz, nie, chyba z Afryki i powiedział, spokojnie, ja wezmę kazanie z udziałem dzieci. Pamiętam, że wyszedł do tego kazania i właśnie tak rozpoczął. Czy Adam i Ewa mieli ślub? Jak to jest? Przecież mieli dzieci. Kaina i jabla. A pisze coś w Księga Rodzaju o ślubie Adama i Ewy, i dzieci, rodzice zebrali na tej Eucharystyce. Tego kons tak założeństwa? Konsternacja. No. I to mi zapadło w pamięć. Ten kaznodzieja, ten ksiądz misjonarz, on pewnie miał to wypracowane i musiał Ewangelię na tych innych kontynentach głosić pewnie w sposób bardzo prosty. I mówi: A czy nie czytaliście w Księdze Rodzaju? że Pan Bóg jak ich stworzył, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc bądźcie płodni, rozmnażajcie się. I to błogosławieństwo to był dla nich ślub. Tak on to powiedział na kazaniu, bardzo mi się to podoba. Znaczy się właśnie to jest to, że jak patrzymy na tą wizję Pana Boga, to on chyba to tak widział od początku. A czy jeżeli oczywiście mamy świadomość, że Adam i Ewa, czyli pierwsi rodzice i w ogóle historia stworzenia człowieka, to jest taka próba pokazania czegoś bardzo ogólnego w człowieku. No to faktycznie można powiedzieć, że Adam i Ewa są obrazem małżonków już. Zwłaszcza, że troszkę dalej w księdze rodzaju, autor biblijny używa słów mąż i żona, a tak. dokładnie żona, bo tam opuści człowiek ojca i matkę i stanie się jednym ciałem ze swoją żoną. Rozdział drugi, wers 24. Więc. Myślę, że można tak mówić. Myślę, że to nie jest jakiś błąd, że tak powiem, że że jak powiemy, że w pewnym sensie Pan Bóg pobłogosławił ten związek mężczyzny i kobiety. Tą relację. relację że do tego to... może dojdziemy w tych dalszych punktach. Tak, o których tak, mówiłeś. tak. Jedno, co jest ważne, to to, że gdzieś od początku Bóg widział taką relację w człowieku, no nie? że tak. między mężczyzną a kobietą powinna być relacja, która jest jakoś związana. I tak pomyślałem, czytając katechizm, że Pan Bóg nie stworzył singli, stworzył ludzi do relacji. Ale potem katechizm pod koniec tego fragmentu o małżeństwie, przytacza słowa Jezusa, który mówi, że są niezdolni do małżeństwa. Tak, nawet z trzech powodów, nie? Tak. Nie? że są tacy, którzy są niezdolni z urodzenia, niezdolni, bo ich takich uczynili. I trzecia wersja, którzy niezdolni, nie bo sami tak wybrali. Nie podejmują życia małżeńskiego, wybierając życie w bezrzędności ze względu na Królestwo Niebieskie. I to potem mi tak uświadomiło, że Pan Bóg może nie tyle tworzy singli, ale stwarzając człowieka daje mu taki dar bycia w relacji. W takiej duchowości mamy zawsze, że człowiek nie jest samotną wyspą. Tomasz Merton miał takie książki, właśnie, że człowiek zawsze do czegoś jest w relacji, do kogoś. Musi, potrzebuje tej relacji. A ta relacja małżeńska, relacja rodzinna, jak też katechizm tam powie, no jest wyjątkowa. Jest to, szczególna, tak. To co jeszcze mamy w tej Bożej Wizji? No w Bożej Wizji mamy to, że to małżeństwo miało być takim. Dopełnieniem człowieka, że człowiek się w tym małżeństwie odnajdywał jakby cały. I to przynajmniej jak dla mnie czytanie tego, co mówi katechizm o małżeństwie, to jest takie coś, co jest pokazaniem, że Pan Bóg miał dobry pomysł na to. Natomiast grzech, bo tak mówiłeś, ten mój drugi temat, grzech, to jest w tej wizji Pana Boga, bo ten grzech się pojawia jako kontra do tego, co stworzył Bóg, jak gdyby utrudnia to małżeństwo, utrudnia tak. tą relację w ogóle między mężczyzną i kobietą, w ogóle utrudnia relację między ludzką. Międzyludzką, Moglibyśmy rodziną, Moglibyśmy tu iść obokreńską. tak szeroko, no nie? Tak. Że, że to, co się stało po, po grzechu pierworodnym, to jest takie zakłócenie relacji. Tam jest taki jasny podział, że kobieta będzie cierpieć bóle rodzenia, mężczyzna będzie znosił trudy zdobywania no, zapewnienia bytu po rodzinie. Karmu, no nie? Myślę, że to dopiero pokazuje nam, dlaczego tak naprawdę pojawia się kwestia małżeństwa i sakramentu małżeństwa. Bo tutaj można powiedzieć, że jest takie małżeństwo naturalne. Tak, i katechizm tam od razu mówi, że w ciągu dalszej historii, po wygnaniu z raju, po wydarzeniach potopu, po tym jak pojawiają się patriarchowie, to katechizm mówi, że patriarchowie mieli po kilka żon. Tak. Była poligamia. Nie ma tam jeszcze mowy o sakramencie. Tam jest ta mowa o relacji, o opiece mężczyzny nad kobietą, o tworzeniu tego środowiska domowego, rodzinnego. Ale jeszcze nie ma tego, co Jezus przynosi. No katechizm w ogóle mówi, że to jest coś, do czego jak gdyby człowiek musi dojrzewać w tej drodze. Być może właśnie po grzechu mamy ten problem, że, że w tej relacji się dojrzewa i Pan Bóg jakby idzie z człowiekiem w tym, żeby go doprowadzić do tego, co da mu Jezus, no nie? Kiedy, kiedy przynosi prawdę o, o sakramencie małżeństwa. Jezus podnosi te, katechizm ładnie mówi, że to jest przymierze między człowiekiem a człowiekiem. Ja bym powiedział, że to jest taka umowa między mężczyzną a kobietą, a Jezus to podnosi do godności sakramentu, że Pan Bóg po pierwsze chce być w tym obecny i chce pomagać w realizacji tego, tego zobowiązania, tego, tego przymierza, jest świadkiem tego przymierza. Bo to jest takie fundamentalne, tak naprawdę, pytanie dla małżeństwa, dzisiaj. Bo teraz już doszliśmy do takiego miejsca, w którym mamy z jednej strony małżeństwo, które jest czymś naturalnym mhm. od początku, które przybiera różną formę do dzisiaj. W różnych miejscach świata, a z sakramentem małżeństwa. I pytaniem zawsze o to, dlaczego właśnie sakrament? Co tak naprawdę ten sakrament daje małżeństwu? Gdyby przyszli do ciebie młodzi narzeczeni, którzy mówią, że no może, może bez sakramentu, przecież można zawrzeć związek cywilny, też małżeństwo przecież to jest. Dlaczego ma być sakrament? Albo inaczej, dlaczego warto wybrać sakrament? Gdybyś był proboszczem w parafii i, i chciałbyś komuś pokazać, że jednak warto mieć sakramentalne małżeństwo. I nie chodzi mi teraz o to, żeby to było w ładnym drewnianym kościółku z, ze zdjęciami. Tak, tak, tak. No, ze słowa sakrament, no to wiąże się obecność Boga. Bóg, który jest gwarantem tego, jest pomocą w realizacji małżeństwa, tej relacji małżeńskiej, troszczy się, opiekuje. No, ale tam na początku też im pobłogosławił. A sakramentu w sensie liturgii sakramentalnej i tak dalej nie było jeszcze. Jest to też pokazanie niezwykłej godności tej relacji. Ja myślę, że tutaj to co katechizm pokazuje, że po grzechu potrzebna jest łaska Pana Boga, żeby to małżeństwo można było budować i iść w tą stronę, która była od początku. Że to, że my przyjmujemy ten sakramentalny związek małżeński, że zapraszamy tego Pana Boga, to jest tak, byśmy chcieli faktycznie, żeby to jego błogosławieństwo było takie jak na początku. Jak to pierwsze nad Adamem i Ewą? No tak. Żeby uciec od tego grzechu, żeby mieć kogoś, kto jest mocniejszy, może to tak. Ma o. I wtedy to jest faktycznie coś wyjątkowego, wtedy to jest zaproszeniem tej łaski Pana Boga, żeby mnie poprowadziła do takiego pierwotnego, bym powiedział, małżeństwa, do tego pierwszego, do tego takiej wersji najbardziej doskonałej, którą Pan Bóg sobie zaplanował. No bo po grzechu nasza ludzka natura jest skazana na trudy. Jak ktoś myśli o zawarciu małżeństwa i założeniu rodziny, to punkt pierwszy fundamentalny będzie trudno. Tak. I teraz pytanie, skąd będę brać siły i taką łaskę, no nie? Taką moc, która mi pozwoli gdzieś pokonywać te trudności. No i stąd sakrament. To sakrament w tym momencie staje się takim orężem, bym powiedział, w małżeństwie. Potem pojawia się już ta, taka czwarta, powiedziałbym, przestrzeń dotycząca małżeństwa, czyli liturgii samego sakramentu w kościele, tam się pojawiają te hasła, o których Ty już wspomniałeś na początku, czyli zgody małżeńskiej, i tego, dlaczego ta zgoda jest taka ważna. Dlaczego katechizm tyle miejsca poświęca na tą zgodę narzeczonych, którzy zawierają małżeństwo. Bo tak jak często lubimy to wspominać, tego sakramentu udzielają sobie nawzajem, małżonkowie. Dlatego, narzeczeni. Na, jeszcze wtedy narzeczeni. I ta ich zgoda musi być pełna, świadoma, nie może mieć żadnych wad. Musi, musi być wolna, no nie? Nic to nie musi może być... być ukryte. I wtedy oni, potwierdzając swój wybór, mówią tak. Jak jest dwa razy tak, to jest małżeństwo, tak? Musi być ta zgoda. Musi być zgoda. Tu jest ważne to, że zawsze to się robi wobec świadka. W przypadku Kościoła Katolickiego asystuje przy zawieraniu małżeństwa albo diakon. Albo ksiądz. Biskupy w krajach techniczny. misyjnych zdarza się, że świecki, wyznaczony do tego przez na przykład jakiegoś biskupa, może asystować wtedy. Ale ważne jest to, że, że jest ten świadek. W przypadku jeszcze tego, jeżeli to jest konkordatowy ślub, czyli ma takie skutki prawne w państwie, to jeszcze musi być dwóch dodatkowych świadków, którzy słyszą to tak powiedziane przez, przez narzeczonych. Szybko powiem, że w kościele rozróżniamy co najmniej dwa albo trzy rodzaje takich świadków. Jest świadek do bierzmowania, który musi być wierzący, praktykujący. Jest świadek do ślubu, który nie musi być osobą wierzącą. Ale dobrze, jeżeli jest, według najnowszego nauczania. Tak, ale wystarczy, żeby widział i umiał potwierdzić, że tych dwoje taką zgodę pełną wyraziło. Tak. I jest jeszcze mm, świadek przy chrzcie. To jest bardzo. Zakręcony temat. Nie chcesz w to teraz wchodzić. <noise> Nie chcę. To, co się pojawia w tym sakramencie małżeństwa, to jest coś, co też jest bardzo symbolicznie wyrażone podczas liturgii. Podczas liturgii, kiedy małżonkowie składają sobie przysięgę małżeńską, czyli wyrażają to tak względem siebie, swojej miłości, to kapłan przewiązuje stułom ich ręce. Lubię ten moment. I. To jest symbol, który pokazuje, że małżeństwo opiera się na węźle, węzeł małżeński. Zawsze mnie to tak interesowało, dlaczego w sądach biskupich jest ktoś taki, ktoś nazywa obrońca węzła małżeńskiego. Tak, tak. Nie obrońca małżeństwa, tylko węzła małżeńskiego. Zawsze, kiedy omawiam z narzeczonymi liturgię sakramentu małżeństwa, jeśli mam takie szczęście, żeby później błogosławić małżeństwo, to mówię im, że jak będą związani z tułą i będą trzymać się za ręce, to pod koniec tego obrzędu ja, jako ksiądz, będę im błogosławił. I to jest moment, kiedy przy błogosławieństwie odruchowo chcieliby zrobić znak krzyża, a nie mogą, bo mają ręce związane. I to też jest takie cenne w duchowym przeżywaniu małżeństwa. No jeszcze jest takich kilka tematów, które możemy poruszyć, na przykład małżeństwa mieszane. To ty jesteś specjalistą. Małżeństwa mieszane, czyli małżeństwa z osobą, która też jest ochrzczona, ale. W jest innego wyznania. Innym wyznaniu chrześcijańskim. Takie małżeństwa oczywiście są możliwe i, i zawiera się takie małżeństwa. Katechizm podkreśla, że tam jest ważne, aby każde z małżonków wiedziało wtedy o swojej tożsamości i potrafiło szanować tą tożsamość. I też wspierać się potem w tym, żeby wypełniać te wszystkie obowiązki, które wynikają z bycia w danej wspólnocie chrześcijańskiej. Jeśli chodzi o katolika, to trzeba mieć zgodę swojego biskupa na zawarcie takiego małżeństwa. Tak. I ważne, żeby zawarcie takiego małżeństwa nie wiązało się z utratą wiary. Myślę, że przez żadną ze stron. Tak, tak, tak. Tu nie chodzi o przeciąganie, tylko chodzi o to, żeby wspierać się tak naprawdę w przeżywaniu swojej wiary. Może być małżeństwo z osobą z innej religii, wtedy jest jeszcze troszkę bardziej, że tak powiem, skomplikowane, bo tutaj trzeba tym bardziej troszczyć się o tą swoją tożsamość chrześcijańską. A może być na przykład małżeństwo z osobą niewierzącą. I też ma charakter sakramentalny, może mieć charakter sakramentalny, także o tym warto wiedzieć. Ja tak jeszcze szukając, w czym może być problem, to może też taki, taka kwestia nazewnictwa. Może to byśmy też tutaj poruszyli, czyli rozwód, niektórzy mówią rozwód kościelny, Nie ma orzeczenie nieważności, separacja. To, jest. to są takie hasła, które się pojawiają. To może warto od razu zaznaczyć, że w kościele jest coś takiego jak separacja. Czyli mogą się Zap rozejść... jest stanie wspólnego życia. Tak, mogą się rozej, rozejść małżonkowie. Yy, rozwodu, jak już od razu powiedziałeś... Nie, nie ma w kościele. Nie ma w kościele. Natomiast można co udowodnić w kościele? Że to, co przez kilka lat nazywano małżeństwem, Nigdy małżeństwem nie było, że od było ważne od samego początku. I to nie jest unieważnienie, bo unieważnienie zakłada, że coś wcześniej było ważne, a potem przestało takim być. Tylko to jest stwierdzenie nieważności od samego początku. Czyli orzeczenie nieważności małżeństwa. No i bardzo często właśnie to się stwierdza na podstawie wykazania albo jakiegoś defektu tej zgody małżeńskiej, albo jakichś przeszkód związanych... Z dojrzałością człowieka do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Katechizm też jakoś nie mówi o tym w nie, tym fragmencie, nie, co jest nie. istotnym obowiązkiem ja to, małżeńskim. Dlatego to trochę poruszyłem teraz, bo to są takie tematy, że tak powiem, czasów dzisiejszych, które katechizm jeszcze, że tak powiem, nie, nie, nie porusza. Więc, więc tu warto wiedzieć, że tak to funkcjonuje. Temu służą sądy biskupie i temu też służy ten obrońca węzła małżeńskiego, bo jak jest taka sprawa o orzeczenie, że dane małżeństwo nigdy nie istniało i jest jedna ze stron lub obie strony twierdzą coś takiego, małżonkowie, to kościół ma człowieka, który ma taką rangę, że on będzie bronił tego węzła. A czyli nawet jak oboje mówią, że tak, byłem winny, nie było zgody, ta druga osoba. Powie też tak samo, byłem winny, nie było mojej świadomości. Tak, zgody. tak, tak. To po drugiej stronie jest obrońca węzła małżeńskiego, który będzie to sprawdzał. Czyli czy faktycznie tego węzła nie ma? A bo to byłoby super łatwe, że się ludzie umówią. Dokładnie, musi być znaleziony tak, jak ty mówisz, defekt tego tak. Jeszcze też, myślę, ważnym tematem dla małżeństwa, pewnie już ostatnim, to są kwestie związków niesakramentalnych, czyli wtedy, kiedy rozchodzą się małżonkowie, którzy zawarli ślub. Sakramentalny, Któreś z nich zawiera nowe małżeństwo, już nie sakramentalne, bo nie może drugi raz zawrzeć sakramentalnego, tamto nie jest uznane za nieważne przez Kościół. No i teraz, jakie jest ich miejsce w Kościele? Ja mówiłem tutaj na początku, że liturgia sakramentu, sakrament to się wiąże bardzo mocno z misją w Kościele, że małżeństwo jest tak. dla wspólnoty Kościoła, że jest takim miejscem przekazywania wiary, że jest miejscem budowania wspólnoty, tej relacji. No i teraz, co mają zrobić tacy ludzie, którzy z jednej strony wiedzą, że tak, a nie inaczej się im poukładało to życie, a z drugiej strony wciąż są osobami wierzącymi, wciąż chcą być we wspólnocie Kościoła? Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że dalej jesteśmy we wspólnocie Kościoła. Właśnie, to jest bardzo ważne. Że to nie, nie wyrzuca ich ze wspólnoty, tylko wręcz przeciwnie. Pozostają w tej wspólnocie. Katechizm tam tak. podkreśla, że nie mogą korzystać z przyjmowania Eucharystii. Chociaż są tutaj już takie momenty potem w życiu, że, że przychodzi taki moment, kiedy można o to się starać, żeby przyjąć taką komunię świętą. To też może warto powiedzieć, bo to też może dużo osób nie wie. Nie wie. Że, jak już się ma odpowiedni wiek i, no i już, powyżej 60. już żyje się z małżonkiem, tym niesakramentalnym, że jak tak brat powiem, z siostrą, to wtedy można poprosić biskupa o zgodę na to, żeby oboje mogli przystępować, lub ta strona na przykład, y, która jest wierząca, katolicka, do komunii świętej. Mateuszu, na sam koniec perełka. Czyli jednak jest niespodzianka dzisiaj, nie za niespodzianka. tydzień. Przeczytałem katechizm i w sumie dużo mi rzeczy brakuje, dużo trzeba dopowiedzieć. I tak naprawdę, gdyby przyszedł do mnie dzisiaj ktoś, kto jest świeżo po ślubie albo kilka lat po ślubie i mówi jakieś dobre wskazówki do przeżywania sakramentu małżeństwa, to serdecznie polecam książkę. Nie uwierzę. Siedem nawyków szczęśliwej rodziny. Ona jest taka dość gruba, jak się tak patrzy to ze 2,5 cm Legenda, grubości. legenda. Produktywności. Autorem jest Steven Covey. Covey, tak. Jest też troszkę cieńsza wersja tego Siedem nawyków szczęśliwego małżeństwa. Ale polecam serdecznie właśnie tę grubszą wersję Siedem nawyków szczęśliwej rodziny. Coś ze środka będzie cytat? Żeby zachęcić do przeczytania tej książki czy podarowania tej książki komuś, kto jest na etapie poznawania swojego życia małżeńskiego, mógłbym przytoczyć milion przykładów z tej książki. Sam autor mówi, że sekret dobrego małżeństwa tkwi w realizacji trzech celów: żeby wiedzieć, że ma się cel swojej życiowej podróży, żeby umieć wypracować sobie jakiś plan tej podróży i żeby używać kompasu w czasie tej podróży. W kontekście sakramentu małżeństwa. Bardzo ładne. Na homilię wypasowało taką. Bardzo wiele rzeczy sobie podkreśliłem. W dniu małżeństwa. sakramentu. <grystwa> Natomiast, <grystwa> Natomiast w samym wstępie mamy cytat byłej pierwszej damy Barbary Bush, która w jednym ze swoich przemówień powiedziała tak, że pod koniec życia nigdy nie będziemy żałować, że nie zdaliśmy jeszcze jednego egzaminu, że nie wygraliśmy jeszcze jednej sprawy, czy nie podpisaliśmy jeszcze jednej umowy. Natomiast żal wam będzie chwil niespędzonych z mężem, z dzieckiem, przyjacielem czy rodzicami. Nasz sukces jako społeczeństwa nie zależy od tego, co dzieje się w Białym Domu, lecz jak wygląda sytuacja w waszych domach. Tym pięknym akcentem już skończył. Mocne. Bardzo ładne i mocne. Jeszcze jeden. Jeśli nie będziemy bronić małżeństwa, to będziemy jak ci, co rozkładają leżaki na pokładzie Tytanika. Jeszcze moc. Piotrze, dziękuję Ci, bo naprawdę dobra perełka na koniec. Bardzo dobra.